nocne misje są takie trudne. Pracowaliśmy całą noc. Za chwilę wstaje ranek. Na szczęście wszystko poszło dobrze. Miło będzie wrócić na oktopokład i się zdrzemnąć. Tak. Co to? To nic. Skoro nic się nie dzieje, to dlaczego cały czas warczysz? O, to nie ja. To mój brzuszek. Chyba zgłodniałem. Tak szczerze mówiąc, mój brzuszek też jest puściutki. A jak ty, Piniu? Coś byś przekąsił? Czy kogoś wąż ukąsił? Tu nie ma żadnego węża. Jesteśmy zmęczeni i głodni. Zbliżamy się do wspaniałej łąki trawy morskiej. Może zatrzymamy się tutaj i zjemy śniadanie? O tak! Tak, proszę. Tak się cieszę, że Natek przygotował nam jedzenie. Ja też. Umieram z głodu. Och, wodorosto ciasteczka. Dodał Lukrecji. Nie znoszę jej. Nigdy nie umiałem tego obsłużyć. Ups. Wybacz. Wodorosto ciasteczka z dżemem? No, teraz już lepiej. Posmarujmy je wszystkie tym dżemem. Przyjrzyj się temu. Koniki morskie. Na moje kocie wąsiska. Popatrz na nich. Chyba właśnie tańczą sobie jakiegoś podwodnego walczyka. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Zbadajmy to. Przepraszam, koniki. Jesteśmy pod wrażeniem waszego pięknego tańca. Wielkie dzięki. To jest taki nasz zwyczaj. Tańczymy specjalny taniec miłości. I zmieniamy kolory, żeby pokazać, jak bardzo się lubimy. Tak, jestem Sani, a to jest Janis. Jesteśmy oktonautami. Ja jestem kapitan Barney, a to jest Kocurro i Pinio. Miło was poznać, Sani i Janis. Czyż ona nie jest piękna? Od razu wiedziałem, że jest mi przeznaczona. Och, skarbie, jesteś słodki. Wyglądają na bardzo szczęśliwych. Kapitanie, oni wydają się być pochłonięci swoim tańcem. Wracamy? Zatem wracajmy do oktostatku. Pa, Janis i Sani. Trzymajcie się. Życzę szczęścia. Kapitanie, daleko jeszcze? Już niedaleko. Ocean robi się bardzo niespokojny. Oktonauci, tu oktostatek. Odbierzcie, proszę. Słyszymy cię, Dusiu. Czy wszystko w porządku? Zbliża się do was burza morska, kapitanie. Zalecam powrót do bazy tak szybko, jak zdołacie. Dziękuję, Dusiu. Jesteśmy w drodze powrotnej. Bez odbioru. O jacie! Popatrzcie tylko na te ryby. Chyba szukają schronienia. Kiedy zbliża się burza morska, ryby schodzą na głęboką wodę. Na głębinie jest znacznie bezpieczniej. Zróbmy to samo. Nie ma to jak w oktostatku. Sztorm jest już coraz bliżej. Wygląda na bardzo groźny. Patrzcie, to Janis. Ma kłopoty. Piniu, uruchom oktoalarm. Oktonauci, na stanowiska. Oktonauci, nasza przyjaciółka Janis ma poważne kłopoty. Musimy ją uratować. Pływak A gotowy do akcji, kapitanie. Pinio, Kocurro, skakujcie na pokład. Tak jest! Kseniu, otwórz oktowłas. Już się robi. Trzymajcie się mocno, będzie trochę bujało. To było niezłe, kamraci. Tak jest. Na pingwinie skrzydełko. Ta burza ci się chyba podoba. Tak, dla prawdziwego kocura morskiego nie ma nic lepszego niż porządny sztorm. Rozglądajcie się za Janis. Nigdzie jej nie widać. Tutaj jest.
zaczepiła się ogonem. Popłynę tak szybko, jak się da, Kocurro. Ty mówię... Kocurro! Nadciągam, maleńka! Mam cię! Przygotuję dla niej zbiornik z wodą, kapitanie. Dobry pomysł, Piniu. Dziękuję za ratunek. Jak znalazłaś się w samym środku sztormu? Woda zniosła mnie aż tutaj. Koniki morskie to słabi pływacy. Płyniemy tam, gdzie poniosą nas prądy. Możesz zostać w oktostatku i zaczekać, aż burza się skończy. Ale trzeba znaleźć Saniego. Woda też gdzieś go porwała i okropnie się martwię. Wkrótce spodziewa się dzieci. W takim razie nie traćmy czasu, zanim... Że co? Sani niedługo urodzi nasze wspólne dzieci. Bardzo się o niego martwię. No, ale przecież tatusiowie nie rodzą. Mamy tak, znaczy... Prawda? Nie, u koników morskich. Tata koników morskich nosi dzieci w specjalnej kieszonce, aż będą gotowe wyjść na świat. Na kocie wąsiska, no na to bym nie wpadł. Janis, przysięgam na honor oktonauty. Znajdziemy go i upewnimy się, czy jest bezpieczny. Oktonauci do Kolumbika i dusi. Tak, kapitanie? Słucham, kapitanie. Sprawdźcie mi proszę, w którym kierunku zmierza ten sztorm. Koniki morskie musiało znieść właśnie tam. Zrozumiałam, już się robi. Gotowe! Kapitanie, sztorm zbliża się do rafy i przemieszcza obok formacji skalnych. Wyślemy panu mapkę, kapitanie. Doskonale, oktonauci. Najpierw sprawdźmy rafę. Widzicie go? Jeszcze nie. Teraz sprawdzimy skały. Uwaga! Co jeśli go nie znajdziemy? Nie martw się, damy radę. Powinniśmy jeszcze sprawdzić ten las wodorostów. Ale nie chcemy, żeby nasz pływak tutaj utknął. Musimy stąd wyjść i poszukać Saniego. Sani! Jesteś tu, kolego? Sani! Sani! Dobrze, że sztorm nareszcie się uciszył. Ale gdzie jest Sani? Chyba już go nie znajdziemy. Ha! Patrzcie! Konik morski! Przepraszam, jesteś Janis? Kto? Ja? Nie, Kocurro! Nie jestem konikiem morskim, ja... Ja jestem Janis! Janis! Na szczęście nas znalazłaś! Sani będzie za chwilę rodził! Przybyłaś na czas! O, gdzie on jest? Proszę zaprowadź nas do niego. Jestem medykiem, mogę pomóc. To tutaj, obok wodorostów. Trzymaj się, Sani. Gratuluję, Janis. To chłopiec. I dziewczynka. Ojej. I druga dziewczynka. I chłopiec. I chłopiec. I trzecia dziewczynka. I chłopiec. I jeszcze dziewczynka. Hej, Janis. Sani, jak dobrze, że cię znalazłam. Witaj. Nic ci nie jest. Poznaj dzieci. Nasze dzieci są takie cudowne. Jak my zdołamy się wam odwdzięczyć? O, to nic takiego. Spełniliśmy swój obowiązek. O, one są przeurocze. Tak. A jak się nazywają? Tak, ten mały to Barney, skrót od Barnaby. A ten super przystojny maluch to Kocurro. A to jest Pinio. A to jego siostrzyczka Kocurcio. Najbardziej urocza dama, jaką poznałem.